Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo marcowo, wciąż jeszcze zimowo, no oczywiście nade wszystko wielkopostnie. Proszę Państwa, drodzy telewidzowie, właśnie Wielki Post już z Porządnej Górki. Zobaczmy, dzisiejsza niedziela jest piątą niedzielą tego świętego czasu i to jest niedziela taka bardzo szczególna, bowiem właśnie dzisiaj, jak Państwo na pewno zauważyli, w tle są zasłaniane krzyże. Gdy Państwo przyjdą do kościoła, gdy będą w kościele, bo jeszcze już byli, to na pewno, że się Państwo zauważyli, że krzyże są zasłonięte takim fioletowym tiulem. Co to oznacza? Oznacza to właśnie, żeby Chrystusa, Jego twarz przykryć, Jego twarz cierpiącą i żeby zatęsknić za Nim zatęsknić. Właśnie takie przykrycie oczywiście ma wymiar taki symboliczny. My wiemy o to, że symbolika w naszym życiu jest bardzo ważną sprawą, bardzo ważną rzeczą. I właśnie ta symbolika jest symboliką bardzo przemawiająco. Chrystus zasłonięty, Chrystus zakryty, Chrystus, za którym tęsknimy i taki Chrystus, czyli taka twarz Jego będącego na krzyżu zostanie odsłonięta w Wielki Piątek. Wtedy podczas adoracji krzyża usłyszymy właśnie ten radosny śpiew, a może po prostu śpiew, no śpiew zawsze jest pewnego rodzaju radością, prawda, bo wtedy porusza się cały człowiek. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Właśnie wtedy podczas takiego śpiewu krzyż zostanie znowu ukazany ludziom, zostanie ukazany nam, ludziom, którzy będą już coraz bliżej od tego momentu do świąt wielkanocnych, bo wtedy to już będzie tak zwane Tryduum Paschalne, będzie Wielki Czwartek, będzie Wielki Piątek, Wielka Sobota, no oczywiście potem będzie Wielka Niedziela. Proszę Państwa, drodzy telewidzowie, no właśnie dzisiejsza niedziela, to jest 17 dzień marca, oznacza to, że jeszcze mamy kilka dni zimy, wkrótce, bo 21 marca rozpoczniemy nową porę roku, rozpoczniemy wiosnę. Mam nadzieję, że za tą porę roku tęsknimy, bo wiosna to oczywiście życie, to oczywiście nadzieja, to oczywiście zieleń, to wszystko, co człowieka też tak porusza, jak właśnie śpiew, jeżeli jest śpiewem wykonywanym tak głęboko, bardzo głęboko od serca. Poza tym też warto zauważyć, że w tym tygodniu, który rozpoczynamy, a będzie to 19 marca, będziemy obchodzili uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Matki Najświętszej, przysłowie na świętego Józefa przez pole bruzda. Zatem to jest właśnie już taki święty wiosenny, czy ta bruzda będzie, czy nie będzie. W każdym razie o przysłowiu Państwu mówię i myślę, że to przysłowie też ma jakieś korzenie. Być może kiedyś właśnie tak było, że już na świętego Józefa rolnicy udali się na pole, żeby to pole orać, żeby właśnie wykonać bruzdę, która przygotowała do tego, żeby właśnie zasiać nowe ziemniaki, czy nowe zboże, czy po prostu coś nowego. Proszę Państwa, poza tym też trzeba też wiedzieć o tym, jeżeli chodzi o zasłanianie krzyży, jeszcze powrócę do tego, jest to zwyczaj bardzo stary, który sięga XI wieku i też warto też zauważyć, że właśnie tego rodzaju zasłonięcie krzyża jest symbolem żalu i symbolem pokuty. My w Wielkim Poście jesteśmy ludźmi pokuty, czyli przemiany, nie jakiejś kary, ale przemiany, bo pokuta to jest właśnie przemiana. Przemiana z człowieka złego, człowieka grzesznego w człowieka dobrego, a żal to właśnie żal za grzech i za to zło, które my popełniamy, czy które popełniliśmy. Dlatego właśnie też patrząc na zasłonięty krzyż w tych właśnie ostatnich dniach Wielkiego Postu, bądźmy ludźmi pokuty, bądźmy ludźmi żalu. Przypominam też o Drodze Krzyżowej, przypominam proszę Państwa także o gorzkich żalach, no być może też o rekolekcjach wielkopostnych, które na pewno w niektórych parafiach jeszcze dokonuje się. Proszę Państwa, drodzy telewidzowie, za tydzień będzie bardzo ważna niedziela. Będzie to już ostatnia niedziela Wielkiego Postu, tak zwana niedziela palmowa. Do tej niedzieli zechcielibyśmy też dobrze przygotować się, przygotować z palmy, które być może kupiliśmy na bazarze, które może zrobiliśmy własnoręcznie, albo na jarmarku kasiukowym. Ta właśnie niedziela palmowa to już od dzisiaj, za tydzień. Będzie to właśnie niedziela, która rozpocznie tak zwany Wielki Tydzień. Kochani, no właśnie Ewangelia na dzisiejszą niedzielę jest następująca. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Jezusowi w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsady Galilejskiej, prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli, powiedzieli Jezusowi, a Jezus dał taką odpowiedź: nadeszła godzina, aby został Syn otoczony chwałą. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha
swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie jestem, tam będzie i mój sługa, a jeżeli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Kochani, no właśnie Chrystus porównuje siebie, jak słyszeliśmy, do ziarna, ziarna pszenicy. Każdy wie, że jeżeli my siejemy ziarno, jeżeli rolnik wrzuca w ziemię ziarno, to żeby to ziarno wyrosło, żeby potem w swoim czasie zaowocowało, ono musi obumrzeć, czyli właśnie po prostu musi zginąć. Właśnie Chrystus siebie porównuje takiego ziarna. Chrystus chce obumrzeć z miłości do każdej i każdego z nas. To jego obumarcie, czyli ta jego śmierć zbawcza, jest właśnie to śmiercią, która przynosi owoc w postaci naszego zbawienia. Właśnie to zbawienie przyszło przez krzyż. My znamy tę właśnie pieśń, zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Kochani, też warto przypomnieć, że jesteśmy właśnie w trakcie przygotowania do Kongresu Eucharystycznego, który rozpocznie się 28 marca, a będzie to Wielki Czwartek. Wtedy w katedrze Ełckiej ksiądz biskup Ełcki dokona uroczystego właśnie otwarcia i rozpoczęcia tego rodzaju kongresu. Taki kongres będzie trwał 2,5 roku do 4 czerwca, a więc do roku 2026. Przesłanie tego tygodnia, przepraszam, przesłanie tego właśnie kongresu. Oto ja jestem z wami. Są to słowa Chrystusa. Chrystus jest z nami. Jest z nami poprzez swoje słowo, ale nade wszystko, kochani, jest poprzez Eucharystię, poprzez właśnie Komunię Świętą, poprzez Tabernakulum, gdzie przebywa jako więzień miłości. Módlmy się o to, żebyśmy też do tego kongresu dobrze przygotowali się i żebyśmy poprzez taki kongres dobrze właśnie przeanalizowali swoje relacje do Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyniś się za nami. Amen. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkiego lepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy zimę i rozpocznie nową porę roku, jak Państwo wiedzą, wiosnę. Zostańcie z Bogiem.